1 lipca 1945 roku Kaukaz. Ostatnie pozdrowienie dla moich bliskich, w nadziei, że jeszcze pozostaliście przy życiu. Otóż kochana żono i dzieci, po półrocznych przejściach poddany działaniu wysokiej temperatury, głodowi, jak i wszom, zostałem zaatakowany przez chorobę, która tak mnie niszczy, że wątpię w wyzdrowienie. To jest dur brzuszny, który chce mnie powalić. Miałaby ta rosyjska ziemia mnie tu złożyć, wobec tego pozdrawiam was wszystkich ostatni raz. To mam, kochano żono, szczególną prośbę. Nasze dzieci wychować na porządnych i wartościowych ludzi. Postępuj wedle własnego uznania i mierz swoją miarą. Na pewno znajdą się ludzie, którzy cię chętnie radą i pomocą będą wspierać w trudnych chwilach. Jaki odsetek wrócił? Powiedzieliśmy, że 50-60 tysięcy zostało deportowane, ale to nie tylko pracowników cywilnych. Ile wróciło? Znaczy ja mam obstawę, że było deportowane około 405 tysięcy maksymalnie. My nie znamy jeszcze ostatecznych wyników, czy nie znamy ostatecznie liczby deportowanych. Tworzymy bazę imienną, wpisujemy nazwisko po nazwisku i na tej podstawie możemy już pewne szacunki przeprowadzić. Mogę powiedzieć, że na pewno nie mniej niż 30 tysięcy, bo tyle mamy w bazie na dzień dzisiejszy. No ale z pewnych naszych obliczeń możemy powiedzieć, że to jest około 405 tysięcy. Ile spośród nich nie wróciło? To głównie możemy oszacować na podstawie tych mniejszych miejscowości, które mamy już dość całościowo opracowane. I tutaj możemy mówić o 30%. 30% spośród deportowanych nigdy nie wróciło ze wschodu. Zmarło w obozach, ale też wysoki odsetek mamy w transportach. I co ciekawe, ja też to podkreślam, nie tylko w transportach do Związku Sowieckiego, ale też w transportach z Związku Sowieckiego. Tragedia Górnośląska rzeczywiście jest pojęcie, które trudno dokreślić w czasie przede wszystkim, kiedy się zaczęła, kiedy się skończyła. Tutaj są historyków różne opinie. Ale również dotyczy wielu aspektów związanych z tym okresem nie tylko deportacji, nie tylko wywózek. Natomiast odpowiadając na to pytanie, Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do Związku Radzieckiego w 1945 roku będzie się zajmować tylko tym fragmentem tragedii górnośląskiej. My słyszymy różnego rodzaju pytania, a czasem nawet pretensje zgłaszane, dlaczego nie pokazujemy innych obszarów związanych z tragedią górnośląską. Odpowiadam wtedy bardzo prosto. Zajęliśmy się bardzo ważnym fragmentem, który przede wszystkim był związany jakby z Radziankowem, ale też dotyczył całego Górnośląska. I ten fragment chcieliśmy zrobić bardzo, że tak powiem, no, mówiąc tak bardzo prosto, porządnie. W drukarni jest już tak zwana teka edukacyjna, materiały edukacyjne dla szkół województwa śląskiego. To są cztery scenariusze lekcji, które dotykają różnych elementów tak zwanej tragedii górnośląskiej, chociaż ja akurat unikam tego terminu z racji wieloznaczności. Każdy rozumie pod tym pojęciem co innego, każdy wskazuje różne daty. To będzie teka Tragedia w cieniu wyzwolenia, rok 45 na Górnym Śląsku, ujmujący właśnie deportacje, system obozowy, rozliczenia, zbrodnie sowieckie, bo to jest ten pierwszy element tak zwanej tragedii. Równocześnie i tutaj apeluję, jeżeli są wśród Państwa nauczyciele, proszę o zainteresowanie, my będziemy takie warsztaty dla nauczycieli prowadzili wkrótce w wielu miejscowościach Górnego Śląska, w tym w Radziankowie między innymi, także na pewno zainteresowani nauczyciele z taką ofertą się spotkają, dostaną takie materiały do prowadzenia zajęć w szkołach.